pan wicestarosta Marek Krupis, który jest tutaj takim współgospodarzem, można powiedzieć, tego wydarzenia. Z pozycji edukacyjnej, bo tutaj akurat Marek Krupis odpowiada za edukację w powiecie, jak ważne znaczenie ma taka wystawa, która przybywa do nas wraz z panią senator Ewą Gawędą? Przede wszystkim przypominamy sobie fakt utworzenia blisko 100 lat temu drugiej Izby Parlamentu. I mnie się wydaje, że ona na przestrzeni tych 100 lat potwierdziła, jak jest niezwykle istotna. Tu dr Niklewicz mówił o pewnym doświadczeniu, pewnej dozie kompromisu i takiej mądrości, która z tej Izby zawsze płynęła i mam nadzieję, jestem przekonany, że będzie płynąć. To jest kwestia też kompromisu między Sejmem a Senatem. I to jest niezwykle istotne, że ojcowie Konstytucji Marcowej przewidzieli jakby różne problemy demokracji, które są, a które powodują, że konsensus między Sejmem a Senatem jest niezwykle istotny. Natomiast, cóż, była okazja na ręce pani senator przekazać podziękowania, gratulacje, ale w kontekście właśnie tych pokoleń osób, które tam zasiadały, szczególnie tak jak podkreśliłem, bo w tym okresie dwudziestolecia międzywojennego one tworzyły podstawy prawne do funkcjonowania z trzech części będących wcześniej pozaborami jednego organizmu ekonomicznego, monetarnego, edukacyjnego, społecznego Polski. To było ogromne i niezwykle istotne wyzwanie. No cóż, a z punktu widzenia pewnych przedmiotów miękkich, takich społecznych, nauk humanistycznych, sama wiedza na temat Senatu jest nieodzowna. Ona oczywiście ma również i korzenie nie tylko w okresie już nawet w średniowieczu. Znaczy elementy aktualne są niezwykle istotne, a z drugiej strony te edukacyjne, że kiedyś to była Rada Królewska, wsparcie możnych przez możnych, a teraz to po prostu w ramach demokracji niby inna, a jednak bardzo podobna funkcja do tej, która była kiedyś podstawowa. Bardzo dziękuję.